plecak, może i mało szkolny, ale temat jak najbardziej, ponieważ dzisiaj będziemy mówili o biurku IKAR. Zaraz przekonamy się, co właściwie ma nam ono do zaoferowania. Gdy patrzę na to biurko, od razu rzuca mi się w oczy nowoczesna i bardzo ciekawa forma, co widać w szczególności bardzo dobrze po białych frontach, które są ostatnio naprawdę modne i chętnie wybierane. Jeśli chodzi o boki tego biurka, są one w kolorze grafitowym i mamy tutaj dwie niewielkie zaślepki, które z daleka praktycznie są niewidoczne i całkowicie zlewają się z tłem. Spójrzmy na najważniejszy element biurka, czyli blat. Jest on w kolorze sosna avola. Jest to płyta laminowana i jest na tyle szeroki, że myślę, że doskonale sprawdzi się zarówno w pokoju dziecięcym, jak i młodzieżowym. Przejdźmy do innego ciekawego elementu tego biurka, mianowicie do uchwytów. Są one bardzo specyficzne, nie są to typowe klamki, do których przywykliśmy. Mamy tutaj niebieski i limonkowy uchwyt i ich kształt sprawia, że otwieranie biurka jest naprawdę bardzo wygodne. Natomiast elementem, który już pewnie zauważyliście, jest brak cichego domyku. Myślę, że może być dla niektórych uciążliwe, ale patrząc na naprawdę bardzo dobry stosunek jakości do ceny tego biurka, nie powinno to robić kompletnie żadnego problemu. O, i mamy tutaj w szufladzie małą niespodziankę. Są to kolory, które mamy do wyboru, komponując biurko IKAR. Mamy tutaj niebieski, różowy, limonkę, fiolet, a także grafit. Jeśli o mnie chodzi, na pewno zdecydowałbym się najprędzej na limonkę, którą bardzo lubię i myślę, że połączyłbym ją z fioletem dla kontrastu, ewentualnie myślę, że fajnie wyglądałaby z grafitem. Zresztą, czemu by tego nie sprawdzić? Mamy tutaj, proszę bardzo, limonka i obok fiolet. Myślę, że wyglądają razem w zestawieniu naprawdę bardzo ciekawie. No i mamy też zestawienie grafit z limonką. Wydaje mi się, że również komponuje się bardzo fajnie. Ciekawa jest pusta przestrzeń pod tą szafką. Nadaje ona biurku dodatkowy charakter i jest cechą dosyć charakterystyczną. Natomiast niektórzy mogliby powiedzieć, że jest to w pewnym sensie marnotrawienie przestrzeni, ponieważ mogła to być albo dodatkowa szafka, albo półka. Jednak wydaje mi się, że jest to bardzo fajny element, ponieważ jeśli mamy akurat poziomy komputer, można go tutaj zmieścić. Ewentualnie można tutaj bez problemu dać skrzynkę na przykład z książkami albo skarbami dziecka 13-latka. Kończąc na dziś temat szkoły, myślę, że biurko zasługuje jak najbardziej na piątkę.